Pierwsze filmy, które realizowano w niepodległej Polsce, miały przede wszystkim wymiar aktualności, bo nie zawsze pamiętamy o tym, że to był okres niezwykle gorący w Polsce. W 19 roku rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka, która swój kulminacyjny moment miała latem 1920 roku. W 19 roku toczyły się walki o Wilno, toczyły się przede wszystkim walki o Lwów. W 19 roku miało miejsce pierwsze Powstanie Śląskie. Kolejne zrywy powstańcze będą miały miejsce w latach następnych. Więc ten początek niepodległej Polski był okresem bardzo gorącym i bardzo bogatym w wydarzenia. Także w te wydarzenia, niekoniecznie konfliktowe, wojenne, które pokazywały stabilizację kraju, na przykład otwarcie pierwszego Sejmu Ustawodawczego. W ogóle trzeba powiedzieć, że tutaj szalenie istotną rolę odegrały dzienniki Polfilmy. Wytwórnia filmowa Polfilma otrzymała wyłączność na realizację zdjęć wojennych. W tej wytwórni powstały zwłaszcza zdjęcia, które dotyczyły walk o Lwów. Zdjęcia te robił Stanisław Sebel i z wydawnictw prasowych wiemy o tym, że on miał bardzo ciekawy pomysł na te zdjęcia wojenne, bo na przykład rejestrował takie codzienne życie ludzi walczących o Lwów. Zachowały się takie fotografie, nie zachowały się niestety takie filmy. Po tych pierwszych takich dramatycznych latach, gdzieś w okolicach roku 1924, pojawia się coraz więcej filmów takich niefikcjonalnych, które przedstawiają całą Polskę. To są głównie takie filmy krajoznawcze, prezentujące Lwów, prezentujące Poznań, prezentujące Warszawę. I intencją tych filmów było pokazanie całej Polski. Pokazanie całej Polski, całej Polsce. Bo musimy sobie wyobrazić tę sytuację, kiedy po blisko 125 latach powstaje niepodległa Polska. Z kraju, w którym kilka pokoleń rodziło się w niewoli. I ta niepodległa Polska powstaje z trzech różnych zaborów, gdzie żyją ludzie o bardzo różnych przyzwyczajeniach, o bardzo różnych doświadczeniach, żyją w bardzo różnych kontekstach kulturowych. I teraz intencją także filmów, także filmowców było to, co jeden z ówczesnych publicystów nazwał tak bardzo zgrabnie zgranitowaniem polskiej duszy. Chodziło o to, żeby także za pośrednictwem filmu, nie tylko za pośrednictwem prasy, literatury, działalności działaczy oświatowych, ale także za pośrednictwem filmu zbudować tożsamość narodową Polaków, którzy znaleźli się w jednym organizmie niepodległej Polski. I temu właśnie miały służyć te filmy krajoznawcze, pokazujące wybrzeża Bugu, pokazujące Polesie, czy pokazujące po prostu wielkie miasta. Zgranitowaniu polskiej duszy. Mi się bardzo to określenie spodobało. Wydaje mi się, że ono oddaje istotę działalności tych operatorów. Powstaje wtedy mnóstwo takich filmów, które są szalenie optymistyczne w połowie lat 20. Na przykład o budowie portu w Gdyni, o targach poznańskich. Powstaje w 27 roku piękny pełnometrażowy film Śląsk, źrenica Polski, który pokazuje właśnie zaplecze kulturowe Śląska, pokazuje przemysł Śląska, ale także uzdrowiska Śląska. Wieloaspektowy obraz na tę dzielnicę. Bardzo ważny, żeby zobaczyli go wszyscy Polacy w tej niepodległej Polsce.
I w ogóle muszę powiedzieć, że o ile film fabularny w latach 20., a także później, będzie bardzo eksploatował cierpienia Polski, tą martyrologię Polski, to co się działo w tych latach zaboru, o tyle wymowa filmów tych niefikcjonalnych, tych jak mówimy dzisiaj dokumentalnych, jest dużo bardziej optymistyczna. Twórcy tych filmów dokumentalnych starają się właśnie coś bardzo optymistycznego powiedzieć o Polsce. Muszę tutaj powołać się na pewien przykład, bardzo ciekawy, takiego filmu dokumentalno-fabularnego, który został zrealizowany w roku 1924 z inicjatywy poznańskiego właściciela kina Stanisława Martynowskiego. Film, który nazywał się Odrodzona Polska. Martynowski miał niezwykle interesujący pomysł, żeby zrobić taką serię filmów pełnometrażowych, fabularno-dokumentalnych, w których pokaże po prostu różne dzielnice Polski, różne aspekty życia w tych dzielnicach, właśnie różnych ludzi, różne przyzwyczajenia kulturowe, zaplecze gospodarcze itd. Pierwszy film z tej serii Odrodzona Polska dotyczył Wielkopolski. Na pozostałe odcinki Martynowskiemu nie starczyło pieniędzy. Ale bardzo mnie zainteresowało w tym momencie, kiedy czytałam o tym filmie, zainteresowała mnie jego intencja. To znaczy, on mówi, że czas zerwać z Polską w kajdanach. Czas zerwać z pokazywaniem światu Polski nieszczęśliwej, złamanej, nieposiadającej własnej niepodległości. Trzeba pokazać Polskę silną, Polskę budującą się od nowa, Polskę z przemysłem, ze wspaniałym zapleczem kulturowym. Taką Polskę musimy pokazać w serii Odrodzona Polska. No niestety zrobił tylko jeden film dokumentalno-fabularny, szalenie optymistyczny w wymowie, który dotyczył Wielkopolski. Jeszcze na moment wrócę do tego zgranitowania polskiej duszy. Otóż temu służyły także filmy, które pokazywały ważne wydarzenia historyczne, ważne wydarzenia kulturowe, ważne wydarzenia, które łączyły jednocześnie historię, przeszłość, kulturę i teraźniejszość. I takimi filmami były na pewno dwa filmy, które obsługiwało już kilku albo kilkunastu operatorów. To znaczy, to były filmy z pogrzebu Stefana Żeromskiego i z pogrzebu Władysława Reymonta. W połowie lat 20. sprowadzono także prochy Henryka Sienkiewicza do Polski. I to także sfilmowano. Ale co jest tutaj jeszcze może rzeczą najbardziej taką ciekawą właśnie z kręgu tego typu wydarzeń, to film, którego znów muszę powiedzieć, że niestety tego filmu nie mamy, a to było wielkie i wydarzenie i duży bardzo film na wielką skalę zrealizowany. To znaczy film ze sprowadzenia prochów Juliusza Słowackiego do Polski. Te prochy zostały sprowadzone w roku 1927. Wcześniej się wielokrotnie do tego przymierzano. W 1927 roku mówiono o tym, że to na osobistą interwencję Józefa Piłsudskiego, dla którego był to ulubiony poeta Juliusz Słowacki. I teraz te zdjęcia zaczęto realizować we Francji. Słowacki był pochowany na cmentarzu Montmartre w Paryżu. Przewieziono go na wybrzeże drogą morską, przewieziono go do Gdańska i stamtąd statkiem, który nazywał się Adam Mickiewicz, przewożono doczesne szczątki, prochy właściwie Juliusza Słowackiego do Warszawy, potem do Krakowa. I teraz jak płynął ten statek Mickiewicz do Warszawy, to zatrzymywał się we wszystkich portach rzecznych i tam ludność miejscowości, gdzie znajdowały się te porty rzeczne, składała hołd Juliuszowi Słowackiemu. I to wszystko znalazło się na tym filmie. To też był taki element łączący tradycję, kulturę, przeszłość ze współczesnością. I też był taki element służący granitowaniu polskiej duszy. W połowie lat 20. Zaczęto się przymierzać do obchodów rocznicy, 10. rocznicy odzyskania niepodległości.
I w ogóle wtedy zaczyna się mówić bardziej serio o dokumencie filmowym. Wcześniej mówiło się często o filmie krótkim albo o filmie drobnym. Też takie pojawia się określenie, film drobny, ze względu na jego niższą wartość handlową. No ale teraz zaczyna się mówić o filmie dokumentalnym, mając na myśli zdjęcia historyczne, które będą złożone w jedną całość. Tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, że w drugiej połowie lat 30. są takie trzy wydarzenia, które bardzo, można powiedzieć, animowały ten film dokumentalny. Pierwszy to będzie pierwsza wystawa kinematograficzna w Warszawie w 1927 roku. Przygotowywano, mówiło się o tym, że przygotowuje się wiele dokumentów, wiele filmów na tę wystawę. Z tej wystawy, ta wystawa była niestety nieudana, więc zostawmy ją na marginesie. Natomiast niezwykle ważnym wydarzeniem w 1928 roku była 10. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Powstały wówczas trzy filmy, o których mówiono, że są dokumentami filmowymi, ponieważ to były tak zwane filmy zestawne albo filmy montażowe. Pierwszy z nich, który mamy w dużej części, to Odzyskanie niepodległości Polski, złożony z materiałów dokumentalnych, film z 1928 roku. Drugi film z tego samego roku, Polonia Restituta, poświęcony w dużej mierze prawie wyłącznie wyprawie wileńskiej Józefa Piłsudskiego. I trzeci film, 10 lat odzyskania niepodległości Polski, który jest takim filmem będącym właściwie przede wszystkim hołdem złożonym Józefowi Piłsudskiemu. O tym ostatnim filmie zresztą dość kąśliwie pisali publicyści, że wygląda te 10 lat odrodzenia, 10 lat Rzeczpospolitej Polskiej tak, jak gdyby to była tylko i wyłącznie historia wojskowości, a nie historia normalnie funkcjonującego państwa. I te filmy traktowano właśnie jako dokumenty filmowe, bo były filmami zestawnymi, filmami montażowymi. Dzisiaj wiemy na pewno, że wszystkie te filmy wielokrotnie przemontowywano, dodawano do nich ujęcia dźwiękowe po wprowadzeniu dźwięku do filmu. Także właściwie dzisiaj, jak te filmy oglądamy, do końca nie wiemy, jak one wyglądały w roku 1928. Ale to były duże dokumenty, które starały się zebrać wszystko to, co dotychczas zrealizowano w niepodległej Polsce. I wreszcie trzecim takim bardzo istotnym, bardzo ważnym momentem, w którym, dla którego realizowano filmy dokumentalne, była powszechna wystawa krajowa w Poznaniu w roku 1929. Powstało wtedy wiele filmów specjalnie na tą wystawę. Na przykład cały zestaw filmów o różnych urządzeniach technicznych Krakowa, czy o historii Krakowa, o kulturze krakowej, przygotowało miasto Kraków. Zrealizowano też taki film średniometrażowy szlakiem polskich kolei państwowych. Na przykład takie filmy zrealizowano też dla potrzeb wystawy, powszechnej wystawy krajowej, jak Tarnów, miasto przemysłowe. To były filmy pokazujące osiągnięcia Polski w dziesięcioleciu, zrealizowane specjalnie dla powszechnej wystawy krajowej. No i dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie zawsze one zostały właściwie wykorzystane w powszechnej wystawie krajowej, ale powstały, były. Trzeba też powiedzieć, że film ten niefikcjonalny w latach 20., pod koniec lat 20., znalazł się w dość trudnej sytuacji, ponieważ w Polsce, do Polski sprowadzono bardzo wiele filmów amerykańskich, pełnometrażowych, szalenie atrakcyjnych dla widzów, wraz z filmami krótkimi. I teraz te filmy polskie, niefikcjonalne, które powiedzmy sobie szczerze, były szalenie tradycyjne, operowały najczęściej długimi ujęciami w planach ogólnych, no, przedstawiały właśnie widoki łazienek, widoki Krakowa. Były filmami odświętnymi. Te filmy musiały konkurować z amerykańskimi filmami krótkimi, które to filmy krótkie były
krótkimi komediami z Charlie Chaplinem, Haroldem Lloydem, czy z Busterem Keatonem, czy też musiały te polskie filmy konkurować z krótkimi filmami, tak zwanymi kreskówkami, jak wówczas mówiono, czyli filmami rysunkowymi Maxa Fleischera. Mieli dwóch takich, Max Fleischer miał filmy z dwójką takich bohaterów, dla których Polska po prostu oszalała. To znaczy dla Betty Boop i dla Klauna Coco. To byli dwaj tacy bohaterowie amerykańskich kreskówek, dla których Polska oszalała. I teraz, nie tylko zresztą polska publiczność. I teraz właściciele kin mieli do wyboru albo film, który pokazywałby łazienki w Warszawie, albo film krótki z Klaunem Coco rysunkowy. No i wiadomo, co wybierali. Wówczas pojawił się taki projekt, który przewija się przez całe lata 20. i całe lata 30., bardzo złożony, skomplikowany, który polegał przede wszystkim na tym, żeby promować w kinach filmy krótkie, polskie, przede wszystkim filmy polskie. Stworzono, już nie wdając się w szczegóły, cały system ulg dla pokazywania filmów polskich. Dla pokazywania polskich dodatków, polskich filmów niefikcjonalnych. No, pokazanie polskiego filmu krótkiego dawało szansę na zniżkę dla filmu amerykańskiego, który jednocześnie się pokazywało. Ale nie do końca, już nie wdając się w szczegóły, nie do końca się to sprawdziło. Te filmy niefikcjonalne z lat 20. są takimi filmami, które... No tak jak powiedziałam, są filmami odświętnymi. Na przełomie lat 20. i 30. w kinie europejskim, zwłaszcza w kinie brytyjskim, rodzi się to brytyjskie dokumentalne kino społeczne. Kino, które jest uniezależnione od jakichś wartości takich właśnie politycznych, czy od wartości takich ściśle użytkowych. U nas ciągle jest to film niefikcjonalny, dokument taki odświętny. Bohaterami są Piłsudski, wojskowi, biskupi, bohaterami są właśnie Łazienki, Sukiennice w Krakowie. Kino dokumentalne w Polsce nie podjęło żadnego z takich bardzo ważnych tematów, które podejmowały na przykład fotoreportaże prasowe. To znaczy takiego problemu jak analfabetyzm, bieda, różnice dzielnicowe, takich tematów kino nie podejmowało. W 1928 roku pojawił się na ekranach polskich film zrealizowany rok wcześniej. Film niemiecki, który nosił tytuł Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta Waltera Ruttmana. To jest film, który pokazuje 24 godziny prawie w Wielkim Mieście, w Berlinie w roku 1927. Ten film, dokument wspaniały, okazał się dla wielu twórców młodych tego okresu, ambitnych twórców, okazał się objawieniem. Bo on pokazywał duży fragment rzeczywistości, życie w Berlinie, bez głównego bohatera, bez fabuły, no po prostu w obrazach dokumentalnych. Dlaczego ten niemiecki tytuł przywołuje? Dlatego, że wszystko wskazuje na to, tak w każdym razie mówią publicyści na przełomie lat 20. i 30., że pod jego wpływem powstał niewątpliwie film Aleksandra Forda Nad ranem, czy też inny film Eugeniusza Cenkalskiego Świt, dzień i noc Warszawy. Dziś bardzo trudno to stwierdzić, czy rzeczywiście publicyści mieli rację, mówiąc, że są to filmy powstałe pod ewidentnym wpływem, czy może nie wpływem, z inspiracji filmu Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, bo tych filmów znów nie mamy. Ale nie ulegam wątpliwości, że zaczęto nieco inaczej patrzeć na film dokumentalny. No ten obraz lat 20. byłby bardzo niepełny, gdyby nie wspomnieć o kronikach filmowych, które coraz bardziej są kronikami aktualnymi. I tu muszę powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, ponieważ bardzo często dochodzi do takiego dość podstawowego nieporozumienia w latach 20. Otóż od roku 1923
wychodzi kronika wytwórni doświadczalnej, która to kronika często mylona jest z kronikami PATA, Polskiej Agencji Telegraficznej. Polska Agencja Telegraficzna zaczęła robić kroniki na przełomie 28 i 29 roku. Dopiero na przełomie 29 i 30 roku zaczęła wymieniać materiały z kronikami zagranicznymi. Natomiast od 23 roku pokazuje się coraz częściej w kinach kroniki wytwórni doświadczalnej. Każda z tych kronik składa się z kilku materiałów. Wszystkie są 300-metrowej długości. To są kroniki, które bardzo często mylimy właśnie z kronikami Polskiej Agencji Telegraficznej. PAT u schyłku 1928 roku zaczął robić pojedyncze materiały filmowe na konkretny temat, natomiast ta koncepcja kroniki wykształciła się na przełomie 29 i 1930 roku. Krócej, żeby to było. No jeszcze raz, 6 minut.